Witam Państwa w czwartek, 24 września, ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej w serwisie informacyjnym Puls Dnia. W sobotę już po raz drugi w ramach Mediatentu miłośnicy gier komputerowych i nowych technologii będą mogli na rynku w Gliwicach zobaczyć wiele atrakcji z branży rozrywki elektronicznej. Na pasjonatów gier, którzy chcieliby porozmawiać z ich twórcami, czeka spotkanie z TechClubem. Wielbicieli konstruowania budowli w wirtualnej przestrzeni czeka zaś turniej, którego celem będzie zbudowanie obiektu odwzorowującego gliwicką radiostację. Impreza odbywać się będzie w godzinach od 14 do 20. Pomachacie mi na dzień dobry? Cześć. A skąd wiesz, że jestem stary? Idea jest w sumie prosta, chociaż mówimy o nowych technologiach. To ma być impreza popularyzująca nowe technologie. Ona się odbywa w plenerze pod namiotami, dlatego się też tak nazywa. Media tent od tent namiot i media od nowych technologii. To tak w dużym skrócie. Tegoroczny media tent składa się z kilku stref. Jakie to będą konkretnie strefy? To jest strefa działań, strefa gier i stacja artystyczna Rynek, która nam udostępnia pomieszczenia. Tam się będzie się odbywał turniej konstruktorski i spotkanie tych klubów. W strefie działań to są w większości warsztaty, pokazy, a w strefie gier, no jak sama nazwa wskazuje, najwięcej jest gier, ale jest też symulator w wirtualnej rzeczywistości i różne inne takie drobne rzeczy, także na miejscu można zobaczyć. Od kilku dni kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicy Sowińskiego. Trwają prace związane z zabezpieczeniem nawierzchni jezdni przed okresem zimowym. Termin zakończenia prac planowany jest na pierwszy tydzień października. Znacznie bardziej skomplikowane roboty trwają w pobliżu. Przebudowa skrzyżowania ulicy Daszyńskiego, Mickiewicza, Sowińskiego i ulicy Kozłowskiej faktycznie trwa już od dłuższego czasu. Te prace prowadzone są pod ruchem, zatem nie mogą być przeprowadzone w tak szybkim stopniu, jak gdybyśmy zamknęli to skrzyżowanie. Oczywiście wiemy, że nie możemy na tyle utrudnić kierowcom życia, ponieważ w mieście wiele tych przejazdów, wiele ulic jest zamkniętych, choćby w związku z budową drogowej trasy średnicowej. Zatem te prace właśnie prowadzone są w taki sposób. Dobiegły końca prace związane z wymianą infrastruktury podziemnej. Teraz prace typowo drogowe. Skrzyżowanie zaczyna nabierać już kształtu. Kiedy możemy spodziewać się też zakończenia w tym miejscu prac? Jesienią. Prawdopodobnie z końcem października rondo będzie gotowe. Przy okazji przebudowy tego skrzyżowania trwają także prace związane z przebudową ulicy Radiowej. Na ulicy Radiowej powstanie 30 miejsc do parkowania, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. I przy kolejnej okazji został zmodernizowany skwer Keżmarok. Pojawiła się tam kostka. W tych ciągach alejki, nowe nasadzenia, takie jak berberysy, głogi czy lipa drobnolistna. Przypominamy o jutrzejszym festynie w Szobiszowicach. Odbędzie się on na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4. Impreza rozpocznie się o 12 i potrwa do 16:30. Na uczestników czeka wiele atrakcji. Razem ze szkołą i przedszkolem organizujemy festyn środowiskowy i z tej okazji chciałem zaprosić wszystkich mieszkańców oraz rodziców z dziećmi na dużo konkursów, na koncert, na gry, zabawy. Będzie się dużo działo, proszę o zabranie dobrego humoru i trzymanie kciuki za pogodę. Ja jestem tutaj współorganizatorem tej dużej imprezy i bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców, nie tylko, bo impreza będzie bardzo interesująca. Ja wszystkich szczegółów nie będę zdradzać, bo to jest tajemnica, ale mogę podpowiedzieć już, że będziemy mieć scenę, na której będzie koncert naszych utalentowanych uczniów, zarówno z przedszkola, jak i z naszej szkoły. Będziemy również mieli zawody sportowe, będziemy mieli czym poczęstować gości i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, ale wszystkich szczegółów nie zdradzę.
Turystyczny klub kolarski PTTK imienia Władysława Huzy w Gliwicach zaprasza na wycieczkę rowerową pod hasłem Pamiętamy o tragedii żołnierzy NSZ oddziału Henryka Flamy, pseudonim Bartek. Impreza odbędzie się 26 września. Rajd rozpocznie się na gliwickim rynku przed siedzibą PTTK. Zbiórka o 7:45. Trasa prowadzi m.in. przez Brzesinkę, Taciszów, Toszek, Jemielnice, Błotnicę Strzelecką, Pyskowice, Czechowice z powrotem do Gliwic. W sumie uczestnicy pokonają około 90 km. Już w sobotę zespół GTK Gliwice rozpocznie zmagania w swoim drugim sezonie na parkietach pierwszej ligi w koszykówce mężczyzn. Pierwszym zespołem, z którym przyjdzie się mierzyć gliwiczanom, to silna ekipa Sokoła Łańcut. Podopieczni Stanisława Mazanka we wrześniu podczas weekendu z koszykówką dwukrotnie mierzyli się z tą ekipą. Raz wygrywając, raz ponosząc porażkę. Nadchodzący mecz odbędzie się w hali Łabędź przy ulicy Partyzantów 25 o godzinie 18. I to wszystko w dzisiejszym Pulsie Dnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, ale także w internecie.